Tor popełnił kolejny swój raport. Tym razem poświęcony jest on roli paczkomatów w logistyce miejskiej. To bardzo ważne, bo Polska za rok 2020 uzyska prawdopodobnie jeden z najwyższych, nie chcę powiedzieć najwyższy, bo wszystkich krajów nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie jeden z najwyższych przyrostów e-commerce, 26%. Te dogodności związane z zakupami online, także jeśli weźmiemy pod uwagę kolejne wielkie platformy światowe, które weszły na nasz rynek, zostaną z nami także po pandemii. I w związku z tym także liczba paczkomatów, około 11 tysięcy na chwilę obecną, wzrasta i będzie wzrastać. Na tym tle pojawiły się pewne konflikty związane z lokalizacją tych urządzeń. Rzeczywiście część była nietrafiona. Osoby mieszkające na przykład przy danym bloku, gdzie ten paczkomat stanął, zaczęły protestować. Firmy usuwały te paczkomaty, bo mówią, my nie chcemy konfliktu z mieszkańcami, ale od razu pojawiły się narzekania tych, którzy chcieli mieć blisko do danego paczkomatu i wyrażali niezadowolenie, że ten paczkomat zniknął. Pojawiły się takie głosy i uważamy, że należy właśnie takie dzieło popełnić po to, żeby namówić do dialogu. Dialogu pomiędzy samorządem, wspólnotami mieszkańców, spółdzielniami i mieszkańcami, żeby przygotować się na lokalizację takich urządzeń, a nie podciągać stawianie paczkomatów pod prawo budowlane. Wydaje mi się, że w Polsce wiemy, jakie są problemy też z prawem budowlanym, z uzyskiwaniem pozwoleń. To byłaby gruba przesada, gdyby tego typu urządzenie podciągać pod przepisy tej ustawy. Weźmy też pod uwagę znaczenie dla ekologii tego sposobu dostarczania paczek. My też będziemy szli w kierunku dostarczania towarów przez drony, ale dla tych, którzy nie mieszkają w domach, gdzie łatwe jest zostawienie takiej paczki, ale mieszkają w blokach, no drony się nie przydadzą, więc ważny jest rozwój paczkomatów. Jedna paczka dostarczona do paczkomatu zdejmuje około 250 gram CO2, które byłoby wyemitowane, gdyby paczki były dostarczane przez samochody dostawcze. Oczywiście za jakiś czas też będziemy musieli dążyć do pełnej wymiany tych samochodów ze spalinowych na elektryczne bądź wodorowe, ale póki co jednak spaliniaki nam tutaj dominują. My namawiamy do tego, abstrahując od prawa budowlanego i pozwoleń, od też nie poruszamy kwestii związanej z ochroną krajobrazu, ale bronimy paczkomatów jako dobrego rozwiązania systemowego, efektywnego i bardzo przyjaznego środowisku, co w dużych miastach ma szczególne znaczenie, w miastach, które przecież walczą ze smogiem. Jeżeli wypchniemy gdzieś paczkomaty daleko, na jakichś industrialnych terenów, to, a nie będą one blisko ludzi w dogodnych lokalizacjach, no to ludzie będą musieli wsiąść do samochodu, dojechać do tego paczkomatu, no i emitują wtedy chociażby CO2, więc ten efekt ekologiczny nam znika. Każdy, podajemy też takie dane, żeby zobrazować, jaka to jest korzyść ekologiczna. Każdy zlikwidowany paczkomat to w danej lokalizacji w ciągu doby około 13 pojazdów z kurierami więcej, pojazdów, które będą no, szukać jakiegoś miejsca do zaparkowania, będą nam też blokować ulicę, bo ciężko przecież żądać, żeby ulice, każda ulica była przystosowana do tego, żeby pojazdy dostawcze miały się gdzie zatrzymywać. A więc też patrząc na przykład Londynu, gdzie z centrum na przykład pozbyto się sporej części samochodów prywatnych, ale nie rozwiązano problemu dostawy towarów, no to te efekty pozytywne zostały przez samochody dostawcze, przez taksówki niestety bardzo szybko zniwelowane. I może jeszcze jeden taki przykład dla pokazania, jakie to jest znaczenie ekologiczne. Gdybyśmy dostawy do paczkomatów zamienili na kurierów dowożących te paczki, to efekt jest taki. W drugiej
jakby w drugim miejscu działalności miasta wymieniamy w tej chwili autobusy spalinowe na elektryczne. Jeden autobus właśnie zamieniony na elektryczny, ten efekt jest niwelowany, jeżeli zlikwidujemy jeden paczkomat i jeżeli w to miejsce będziemy stawiać na dowóz przez kurierów. A więc nie stawiajmy tam w postaci regulacji prawa budowlanego, postawmy na dialog z aktywnym udziałem samorządu. Firmy, które inwestują w paczkomaty, są do tego gotowe, po to, żeby wszystkie strony wyszły obronną ręką z tego i tak przyszłościowego sposobu dostarczania towarów.